stówki czuję. Patrz, patrz, ucz się. 100 coś tysięcy za to dostaniemy, jak to skończysz. I to jest już prawie skończone. No nie! Ciężka go! Złego parki! Cześć, siemano mordy, witajcie z tej strony Janusze Budowlanki. Witam was bardzo serdecznie w u mnie drugim już odcinku z właśnie naszej budowlaneczki. Wspaniały oczywiście ze mną Janusz Dawid. Siema. Janusz Green. Siemaneczko. I czarny Janusz Kaźmisz. I ja z tym i ja. No rasizm, ale czarne ręce do pracy się przydadzą. Dzisiaj, no jak widzicie, firma już zmieniona. Naprawdę przychód pieniężny dość bardzo duży. Zapraszam na poprzednie odcinki do chłopaków. A my w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, no już sprzęt konkretny. Dawid z Kaźmirzem jadą po kibelek na nasz plac budowy. I jadą jeszcze HDS-em załadować. Coś na pewno, a co to wam nie powiem. Green prowadzi tutaj nas, chyba mam nadzieję, bo nie wiem, Green na razie jedynkę próbuje szukać. Tak, szukałem jedynki, znalazłem, w Tomisie były, wiesz? A, w Tomisie były, dobra. Ogólnie mordeczki na samym początku, Kaźmierz dzisiaj z nami i o kurwa, czerwone, nie wiem, jedziemy, a dobra, mieliśmy nie grać, ale bo to nuda była. Dzisiaj Kaźmierz z nami, mordeczki, ostatnio widziałem, że wy tak brzydko żeś napisali, a niech zobaczę, że na następnym odcinku jakiś kurwa Zbyszek, Mariola czy Franek napisze, że kurwa odcinek jest ściągany albo podrabiany, to ci kurwa nie przyjadę i chałupy nie ocieplę na wiosnę, bo widziałem, że się napisali takie komentarze, że a weź, ja na wiosnę bym chciał, żebyś tam i tynk położyli. Ja pierdolę, Kaźmierz, żadne... Co ja odjebałem? Ty. Zajebałem kurwa tą koparką o światło. Tak, bo mi ta łyżka wystaje, poczekaj, ja nie mogę tak jechać. Jebałeś światłem o koparkę? Tak, wybiłem dwa razy oknem szybę. Także stary Żanetę na pasa rozjechał. Ej, serio, takim zestawem nie powinno się jeździć po drodze. No zobacz, gdzie ja o światła haczę. No to uważaj, pomału. Dobra, jak chcesz. Ty, a czy ja jestem, który z nas dzisiaj nie ma zsynchronizowanej kurwa tych pieszych? Nie? Wiesz co? To będzie to sprawdzić. Nie wiem, no wiem, że Green przejechał na zielonym... Pasów nie było, całe szczęście. Kurde, którym się wsiadało? Pamięta ktoś? Boję się... O ja, czekaj, tak. Ładuj to. Ja? Sorry. A co będziesz kupował? Ja tym nie wiem, ja ci zaraz dam, Kaziu, awans. Sorki, zapomniałem, że jeszcze a ja mogę tutaj kupować, przecież ty. Ale proszę o pozwolenie, czy możesz? Czym się wchodziło do środka? Ja musisz ty, Kaziu, ładować, bo ja... Mnie nie było w ogóle, wiesz? Dobra, jedziemy w środku teraz, ale ja nie wiem, jak tego się używa. Ojej, plac budowy, dzisiaj będziemy znowu kopać mordy? Fajnie, że masz nam się w ogóle ta seria... O ja pierdziele. To jest to w środku, to wszystko do wykopania? Tak, masz kopać. Dobra, wiem gdzie. Fajnie, że wam się mordy ta seria gdzieś spodobała. Się ustawić. Gdzie to się zrobiło? Czekaj, rysujemy w razie. Dobra, czekaj, tam musimy to wszystko porozkładać teraz ładnie, pięknie. To jest to tutaj? Trzymało się to. Nie, to nie jest to. Czy to? Są podpory. Dobra, podpory są. Mam tak przypisane, niestety, no nie mogę ogarnąć tego, prawda? Nic nie poradzę, mordy. Na dzisiaj mam fajną, dużą ładowarkę, dzisiaj to moment pójdzie. Dobra. Czekamy sobie na chłopaków, aż kibelek przywiozłem, bo powiem wam, że dwójeczkę bym pocisnął. Odczep pojazd. Jak się odblokowywało? Pod F na klawiaturze. O, dobra, dzięki. Pada mi, to tak się robi szybko. Pa, chłopa, ty. Pa. No, czy Kaźmierz to ogarniał, on tam wczoraj z ojcem obory i nastawiali we dwójkę? Jebaniutki, ty! Pa! Teraz Kaźmierz przyszedł, to już realnie będziemy musieli grać, bo to kurwa z innej firmy go przyprowadzili. A jak to brata? 10 lat stażu? Nie, którą chcę to... Aha, już co, bo jak je złożę tutaj podpory i wszystko to poskładam, a ty sobie już tutaj kopa i sięgniesz do tego. Ja. Ale to idzie. Wiesz co ja zrobię? Od tamtej strony lepiej, jakbyś mi pojechał jeszcze, a dobra, to ja chyba podjadę. Zaraz ci podjadę, dobra. Nie ma problemu, sekunda i... Troszkę do przodu, bo ogólnie tak zaczniemy kopać, ostatnio się trochę poduczyłem. Także spokojnie, mordy. Mam nadzieję, że wszystko będzie git. Tab. Pał. Dobra, gitara. Zabezpieczam. O, ale dobra, to chyba będzie gitara. Zabezpieczyłem, można jechać. Muszę to tego bydlaka złożyć normalnie. Bydlak śmierdział? Czemu nie chcę zacząć? Ej, czemu? Nie, czemu właśnie... tu nie kopię? Nie wiem, nie mogę w ogóle zacząć kopać. Poczekaj. Jest, dobra, mam. Jest? Dobra, git. Robiłem też. O.
Jeszcze muszę poprawić HDS-a. Nie mogę w ogóle ogarnąć. Wiesz co? Ej, ty! Grinie, patrz. Tu musisz, tak, tak gdzieś mi musisz podjechać. Tak, dobra, no, już się podjechał. Jest tak mniej więcej łyżka na środku? O, jest, no dobra. Sypie? Za przyczepę. No, no, pytałem się! No to, jak co, ja wiedziałem, że odchylisz? A no to przecież, a jak mam wysypać? Okej. Okay. Podjadę tam, czy nie podjadę teraz, pytanie. No musisz troszeczkę bliżej. Gdzie oni pojechali? Nie w kabinę, chłopie! Nie, pierdol tam, dobrze. A gdzie wy jesteście? Na placu budowy. Teraz? Gdzie jest plac? No, teraz będzie gips. No ale, nigdy w 60 takiego tura nie miałem, nigdy to nie wiem, jak to się robi. Dobra, a są na tym. Sześcienne, trzeba 10. Bardzo zaznaczone? Jest tu, dobra. Nad nami, no. Dobra. W miarę tu mamy. Ale, a na co my tu w ogóle, co my robimy dzisiaj, Grinie? Bliźniaka. Dom bliźniak. Dom bliźniak, no, doma bliźniaka, normalnie. A to spoko, to ja tu się... Widzisz, Kaziu, tutaj nie chłopa przychodzi na przyzwyteczny? Nie. O, ale a, to dzisiaj ty nie masz, no... Mi się zdaje, że on... Że Kaźmin jest pijany. Mi się zdaje, że ostatnio jak wchodzi, to nie... Co tu tak laguje? Mnie nie. Oczy... Jak Kaziu skoczył, stary, ja... Tak o mam. Boże! To o, się tak dzieje, najlepiej chyba jakbyś wysypał. Ja normalnie, a to ty. Oho, chyba trzeba kupić nowy internet. Czekaj, chyba będę musiał się przestawić. Dobra, teraz. Wysypujesz mniej więcej za... Dobra, to ja to... Dobra, to ja zaraz ogarnę. Dawaj, zobacz. O, znaczy, tu będzie to... git. Nie, tu będzie okay. Najlepiej, bo stoi tak, gdzie ty wysypujesz. Maska nam normalnie wyskakiwała. Okej. Teraz chłopak go zeszedł. Patrz na to, podawaj. Na ręczny, jo, ja wiem. O, teraz zajebiście. No, do środka. Jest, ostatnio na ręczny to żeśmy ładnie poszli. A ja też prawie. Nie no, pan to jest bajka, powiem wam tylko tyle mordy. Gdzie wam to zostawić? Gwiazda, tam masz gwiazd. Ale jeszcze... O, są, pa! Zobacz, jaki łuk wzięli! Musicie poczekać, aż Bolek skończy kopanie, wtedy się pojawi miejsce, kopania? Gdzie to wyładować. O ja, pierdyle. Ej, to niech Bolek sobie no, jedzie teraz. Ja nie wiem, jak mam mu się przesuwać. Kurwa, nie patrzyłem! Aha. Zamknij tupę teraz. Ale jaka komarka głośno chodzi, ty. No to sorry, nie chciałem. Ej, jest etap trzeci, zabierz ładunek dwa razy, zbrojenie ze składu budowlanego. Dobra, to możesz podjechać teraz. Do tyłu, Grinie. Do tyłu już. Już odwesteć mi ten ładunek. Dobra, trzeba już, nie? Tak, ale to będzie trzeba jakoś potem przestawić, czy tak, czy tak? No tak, no to ale HDS jest drugie, to się przerzuci. Mhm. Ole, faktycznie, głośno, zagłuszy miłą wspaniałą muzykę do tej gry. Tak. Strasznie głośno. I jeszcze 5 metrów. A ile musisz wykopałem? 10. Co? Wykopałeś 5 i 4, a potrzeba 10 metrów. Szybko. No, idzie nawet nieźle. Ty papa, generator. Dobrze, wiesz, dobrze, że nie trzeba kuźwa całego tego, wiesz, naraz. Ale kurde, fajnie, nie, naprawdę, co do kopania mi się fajnie kopie. Po prostu nie gramy tak często, więc musicie mi wybaczyć to. Chcesz wolę jechać po tamto? Czekaj, a co tam jest? No ja zaraz bym pojechał tak to, a po co? To zbrojenie, ja pojadę z tobą. To dobra, o, ja mogę z Dawidem, ja lubię. No Kaś będzie kopał najwyżej. Dobra. No, tylko czekaj, niech on przerzuci to, co trzeba. Ja ogólnie mordy w tej grze nie będę kopał, nie? Czemu? A tak do ładnie ci szło w ostatnim. Czy zapraszam do Dawida, zobaczycie, jak bardzo ładnie mu szło tam. Kątałem przez całą 3 razy. Tak. Chłop stanął dęba, ty. O Jezu, o kurwa! Kamień załapał, masz Kaźmiś kop. Ale kurwa, bruzda na 2 metry, ty. Dobra, zobacz, to już możecie do HDS-a. Wiecie, dobra, gdzie macie jechać? Dawid, wiesz gdzie, bo ty poizdzisz zawsze. Ja ładuję, ty poizdzisz. Ale to mamy jechać tam, gdzie byłem z Kaziem, tak. O, dobra, tak. Dobra. Dobra. Czyli my mamy teraz zabrać... dobra, wiem co, dobra. Cześć. Nie wiesz chyba, co macie wiesz zabrać, ten. Co? Kaziu, jedź kopaj. Jedziecie, Bolek po stronie. Tak, Kaźmiś, panie, chciał sobie to. Nyga, nyga! Kopu, kopu. Dobra, widziałem co już odchodzi. Aha, jest 7% wykopane. Ale złóż jeszcze na... Złóż podpory, chłopie, bo przecież jakbyś kapcia tutaj przypalił na tym muszę tak, tak i po... Ej, załadujmy tego. Jak to się składa? Jak się składało ten? Na ku. A ja mam kutę. Dobra, mam. Ku, co się stało? Ej, ta gra tak leci szybko, że jestem w szoku. Patrzcie, ej, nie, no, Kaźmi jest za dobry. Będzie musiał zostać zwolniony prawdopodobnie i przeniesiony do innej firmy, no ale no tak już bywa. Ja. Kurwa, wysiadłem. Pa Kaźmirza, ty! On jest pijany jakiś!
Jedziemy, my friend. Gotowy? Are you ready? Tak, ready, ready. Jak coś to jeździ. Masz łopa po lewej? Tak, czarny taki z pogrzebu i nawracał stypa, była jak nic. Nie, ja nie. Ja mam takiego podobnego trochę do tego. Do naszego best frienda. To mi za is very nice? Tak. Nice, nice. Jedź i na czym prędzej przez miedza te. To gościa z zasadami i gościu, opa, idzie tu. O, szmula, widziałeś na czerwono po lewej? Ładna. No to ona. O, leżysz pięknie, zielona fala teraz. Ja pierdolę, zobaczcie, jesteśmy zajebiście. Widziałeś to? Zajebiście, nie? Szkoda, że byłem wewnątrz, ale ładnie byś, bo było pięknie, powiem wam. Na ręce. Ten... Ja muszę jechać na tą żwirownię. Patrzcie tu, jak tu ładnie wejdę, łapka w górę. Powiem ci, nie wiem, co się stało z tym czerwonym, ale stoi na przejściu i dwa pogotowie odjadą. Spoko, dobra. No jeszcze może przyjąć, dobra. Dawaj, spoko. Gdzie my w ogóle jedziemy? Luz, myślałem, że ja tylko ty się przyjmuje. Gotówka. Ja pierdolę po prostu. Nie no, wiecie, to nie można grać realnie, bo realnie... Co to? Telefon. Myślałem, że nawet dźwięk trąbienia, ty. Tutaj, tu na prawo? Ja nie wiem, chłopie, przecież ja nie byłem. O, tu jest coś. To nie jest gwiazd. Tam dalej chyba już masz kopać, bo tu nam nie liczy już procentów w ogóle. Liczy, co myście, gdzie my jeździmy? Skład budowlany. Chyba, gdzie jest gwiazd? Zaznaczymy, dobra, jedź, tu jedź, tu będzie gwiazd. Jedź. I tu mi niby pokazało, że jest gwiazd gdzieś. A jest, faktycznie. Jest, no. O. Ten, coś chciałem powiedzieć, że mi przerwała. Masz, weź zajmij się tym, ja ten. A ty przyjmij od niego, przyjmiesz? A ty nie możesz? Ja nie wiem, o co chodzi. O, co on chce poza mną? Co on chce? Czekaj. Ceglarek. Co ja mam kupić, Grinie? Aktywne zlecenia, czekaj. Trójkę robicie teraz. Przeczytaj mi, Dawid. Zabierz ładunek dwa razy zbrojnie. Zbrojnie, kurwa, zbroję dwa razy, ty! Dobra, no, to chyba wojna się. Dwa zbrojenia tylko, tak? Zbroje dwie, no. Dobra, tak, tylko to macie przywieźć. 1800 zł renty za 35 lat pracy? Oszukali me! A wysiadłem z tego? Tak, właśnie stoisz mi przed maską i nie mam karcie. Zapakuj to, weź to zapakuj. Dobra, jak chcesz. Ja ze dwóch. Dawid już, kurwa, do piwnicy schodzi powoli. Po zbroję poszedł. Jeszcze jedną łychę i będę musiał jechać w tą żwirownię. O, ale tam podpora została opuszczona. Fajne te zbroje, znaczy zbroje. My takie kręciliśmy z ojcem, jak żeśmy garaż stawiali. Dobra, momento. Dobra. Co tu jest? A nie, jeszcze mogę, czekaj. Bo tu do końca ten pasek zielony może dojść, tak, nie tak. Cały okrąg. No to luz. A i mamy wykopane. Z tej ziemi dodatkowa kasa idzie. Tak, a, wiesz, no to dobrze. To już mamy, to już mamy. Całe zlecenie mamy za 200 tysięcy, 16% wykopanej dziury jest. Ej, serio, podpora musi być opuszczona jeszcze? Ej, no mamy już opuszczoną. No, przytrzymaj dłużej A. Podpora w pełni opuszczona, dobra, git. I później jeszcze raz tap i... Wtedy HD obsługuje, dobra. W podnosisz pierwszy, WSAD podnosisz tym pierwszym. Mhm. A strzałkami podnosisz tym. Aha, dobra, ty grasz na padzie. No nie, ja sobie już ogarnę, spoko. Ja już ogarnę. Nie, ja już się bawiłem wcześniej, wiesz? To kurwa tak nam HDS-a wygło, że chłopa w kabinie zabiło. W drugą ale stronę daliśmy radę. Naprawdę powiem ci, że było spoko. To było piękne, jak on HDS-a w drugą stronę w ogóle rozłożył. Czekaj. A, dobra, już powoli ogarniamy. Ej, ja muszę na to żółte pole naprowadzić, tak? Tak. A dosyć okay, nisko, czy zjedzie ja sobie? 15 cm od tego. Aha. Niech leci tam z miarką. Serio, myślałem, że muszę... O, jest. Zaczął ładunek na A. O, cię babka, jak się naciągła jak guma od majtek. Danusie, kurwa, idę! Był po ogórki kiszone pewnie na obiad. Jak on pospieszył? Można prosić taksóweczkę? A gdzie? W pizie. Dziękuję. Ja. A ty jesteś? Ja mówię, o. Zobacz, gdzieś jaka luźna guma z tego. Załadowałeś? No, tak. Pa, Andrzeja, pa, co robi? A czym się odczepia też, a? Ale ładne tego ofry, kurwa, zjadłem sobie takiego. Nie gadaj, Krzysiek, bo ty takim HDS-em cię matka do kołyski wsadzała, bo się bali dotknąć. Tak, mnie tak bujał, stary, jakbym mały. Takie trollowanie gry trochę. Czemu?
To już patrzę. Nie trzeba wykopywać dziury, wystarczy się bawić koparką. Serio? No ale na żwirownię później nam Marcel przyjmie, kurwa nie... No ja już jadę na żwirownię. Dwa wiaderka piasku? Trzeba jednak... Tam trzeba po, to podjechać, co no, ale właśnie jest do wysypywania przy żwirowni, nie? Kaziu, dobrze ty, pamiętam. Tak, tak, tak. Jest to Kaźmisz, ale my kurwa nie ten... A ty możesz to zablokować wtedy, czy nie? Jo, ale musisz odczepić. Aha, nie, bo jak coś to ja mogę, wiesz co, je postawić bokiem, nie? Żeby one nie wystawały. Ty, nie mogę tego zabezpieczyć. Dobra, właśnie, to ja to chciałem. Właśnie, to poczekaj, to poczekaj. No, one muszą być bokiem. Teraz muszę tylko sprawdzić, czym się obracało. A nie możesz jeden na drugi dać? Co? Nie możesz ten jeden na drugi dać? Patrz, tak zrobię, Marcel. No. Czekaj, czekaj. Czekaj na tak czemu... jak podwyżki za taką ładną dziurę nie dostanę, to ja nie wiem. Wiesz co, możesz nie dostać? Pierdol. Dobra, stoi. O, jak zrzucił Andrzej tam! Jak ma Mariole wczoraj. Czekajcie. Jak tam rozruba chyba trwa. Czekajcie. No i dobra, połóż ten drugi na ten i git. Chyba będzie można, nie? No, jeden tak. Na drugie można normalnie kłaść. Można, można. Ale beka jest, nie no naprawdę teraz ten HT jest o wiele lepszy niż wózek na pewno, bo ogólnie wózkiem byśmy tu załadowali? Tak. Chyba tak, tylko by to... Czekaj, gdzie byś to złapał, jak tu nie jest na palecie, stary. Dawaj, jeszcze ciągnij. Nie, do siebie. To nie dam rady, już nie dam rady. O, widzisz? Wow. Dobra, git. Wracasz, nie? Wracasz, nie? Tak, ja wracam. Ona się dobra. Wysypuje ta przyczepa na bok, czy do tyłem trzeba do tyłu. Podjechać? Do tyłu, dobra. Okej. Okay. Jasne. Złożę. A on pod jednym guzikiem się jakoś składa, czy co? Nie? Tak, jak trzymasz jeden guzik, nie, to się składa? Nie, co ty, wszystko nie? Trzeba normalnie samo złożyć. Pojebane trochę. No trochę jo, dobra, podnoszę, a ja podnoszę podpory, tak? No jedz się, wracaj jak chcesz, no. To wsiadaj do mnie. Czekaj. No to było pod kół. Ja muszę coś zmienić, bo jest coś nie tak. Moment, podpora. O, teraz są podpory. Nie, wiecie co jest ten tryb zmieniania, na czym muszę ogarnąć ten, kiedy mam na czym. Słyszysz trąbienie u mnie? Się no. Dobra, ej, ogólnie ja bym mógł zamknąć chyba ten. Co? No możesz, pod Y to się robiło chyba ja. No, już zamknęłam. Dobra, wysypane i już wracam. Dobra, co musisz potem zrobić? Po cegły. Dobra. Chodź się, baba. No to ja wiem, Dawid będzie ładował, ja mu pomogę. Ej, czekaj, dobra. Teraz musimy zaznaczyć sobie na mapie se normalnie plac budowy. Plac budowy i tam wracacie. A, ci pokażę, jak się i pokaż, Gregory. O, dostaliśmy 3000 za ziemię. A ty wchodziłeś jakoś na ręcznym, czy coś klikałeś? Tak, no, ręcznie, no. Taki dupek na pewno. Zobaczymy jak Bolek na ręcznym. Ja jadę w środku, jadę padem, więc mam gorzej. Czerwone? A. Każda wymówka jest dobra. Ja tu będę dawał znaki ostrzegawcze, bo tutaj jedziemy z nagłym tematem. Chałupa się wali, trzeba podpory. A chałupa jeszcze nie zbudowana, ale już się wali. Bo ona już się zwaliła. Jadę. Jeszcze już. Nie zbudowali, już zawalili. Zamknij dupę! No dobra, sorry. Już nie będę, przepraszam. Przemkałeś mi, że parę cyki robiłeś wykład. Coś było na YouTubach o tych pajacykach, ale kurwa się... Jadę! Zamknij oczy, Dawid! Dobra. To już tu! O Jezu! Kurwa mać, ty nie miałeś takich zakrętów ostrych. No nie, kurwa, miałem ten sam, debilu. Tak, z tamtej strony chyba. Op, ziemiowy, bardzo witam wszystkich bardzo serdecznie. Gdzie to odstawić? Tak, tamto muszę. Bolek i mordy mówił, że w weekend jak robił pajacyki, to mu jądra pęknie. Ja, to worek się rozbił. Gdzie ty żeś stanął? Jedź tam do lewej, właśnie, kurwa. Kurna, nie wiem, czemu wy tu chcecie robić coś. Pana Kazia, kopię tam wariat dalej, pa. No jeszcze jedna przyczepa pewnie. Tak, tutaj między, kurwa, tymi, tymi. Zobacz, ile jest już procent, bo tak trochę trollowałem grę. Czekaj, już patrzę. Ja pierdolę, jaką wyjebał bruzdę na 2 metry! Zobacz, ja pierdyle! 32% mamy już zrobione, a trzeba do 100. O, ja pierdolę. Serio? Żartuję, że to trzeba tak głęboko. No, i cały taki kwadrat. O, cię babka! Ale zobacz, ile jak procent idą w ogóle, ty. Takim trollowaniem.
Gdzieś tam Galik podjechać. Jak to chodzi, głośno, ja nic nie słyszę. Weź zabierz HDS-a. Bo tak żeście stanęli. Janusze, poprawda się. Nie wierzę ci. Ale to tak pięknie ma ta maleczka. Dawid, byś mi pomógł mu koparkę przepchnąć, bo nie daje pobrady. Ty, ale ona się nie, ona nie jest taka ten, jak tamte. Wolę, bo nie wypierdzisz. Zamknij dupę, kopto! Poczekaj, Grincoff, ty trochę jest czarny. Widzę, on zaraz cię wrzuci do tej dziury. Powiedziałem. Kurwa. Ej, ja musiałem HDS-em coś zdjąć chyba, nie? Gdzie mój HDS? A czemu wy nie wyładowaliście go? No bo nie wiemy gdzie. No tak, no tak. Ty, Dawid, poczekaj. A można tu wejść? Gdzie jest Dawid? Tu jest. Tu jestem. Dawid, patrz to. Więc weź tyłem tu, cofnij do mnie. Siema, siema. To jest z drugiej strony, tak? Weza! Olej, bo mnie wypierdalisz na plecy. Dawaj go do tej dziury, dawaj go! Na plecy on mnie wrzuci do tej dziury. Jebnie! Opa! O pierdolone, jak zajebał! Co się dzieje? Alo? Dawaj go, tu musisz wpaść! Dawaj go! Jebnie! Musisz wpaść! Pa! O pierdolone! Pa! Ty, ale zdołbyś mnie ulepiej, Kazimierz! Bo w dół byś... Ej, a da się jeszcze w dół kopać? Weź zobacz! No to daj, no wjadę tam. Dobra, ci pomogę. Pójdź mnie. Nie. Jeszcze nie, żeby cię reset. To nie skacze! Te za mula! To nie skacze. Pa, wjechał. Wjechał. Jak dziadek w babcie. Kevin w domu. Pa, pa. Ale będzie go łamało zaraz. Pa. Jezus Maryja. Ja mnie czy nie jebnie? Chyba muszę mu tu pomóc. O Jezu. Chyba też mi dosyć pomogę. Czekaj, pa! Kopa zaklinowało, ty, pomóż mu. Pa! Bo tutaj kurki nie skopał. Ja jestem ciekaw, jak widzę. A, wy wyleźliście z tej dziury. Ja nie, jeszcze. Ja mu muszę po... Kurde. No bo to byłoby na tyle, zaproszę was na kolejną. Szkoda by było ten. Tyle wywozić ziemi, jakby można było mu tu w dół wykopać. Patrzymy, no tak, szczególnie jak jeszcze go tam wsadziłeś, patrzymy, nie? Kurwa, odkrył jakąś mapę skarbów. Dobra, weź kop tu, zobaczymy co tam się będzie działo. Nie wiem, czy on teraz sięgnie do wysypania. Pa, kopię normalnie, ty chłopie. Czekaj, to nie trzeba. No laskowo zimia tam na dole jest. Aha, no faktycznie, przecież można ten, wystarczy, żeby nie się przesypyło to. Kurwa, liczycie tak, że do kopania już możecie nas zamawiać od wtorku następnej niedzieli, jesteśmy już dostępni, także na spokojnie możecie dzwonić. Tak, tak. Numer Dawida podam w opisie, ale jeszcze... Może byś pojechał po te cegły, co? Jakie cegły? Zrób etap czwarty. Dobra, chodź, duże cegły, plac budowlany i dwa cegła, razy cegła, cementem, cegła, cztery ja razy ja prowadzę, i ja dwa razy ty, ale to trzeba zdjąć najpierw. Ty, da się ekipować? Da się ekipować to? Nie, nie da się, musisz to zdjąć. Wypierdol to z góry normalnie, nie musisz tego ładnie postawiać. Dzięki za pomoc. Ale zobacz, to zajebiście wygląda, jak Kazik kopie. Koparkę w dziurze i kopie. Do dołu, kurwa, już do ziemi przyzwyczajają. Od razu, nie? Do ziemi przyzwyczajają. Ja. Ty, ale zobacz, ile byś to się musieli chłopy namęczyć. A tak to... Ej, a co jest... Powie mi ktoś, co jest w tym ogrodzonym takim? Tam? Miejsce pod... Tarło dostała, zobacz! Cieczkę, cieczkę! Zobacz go, pan! Ja, na pieska pozycja, zobacz! Pa, ale wyjeżdża, pan! Kurwa, miałeś... Ja chyba nie... Tam jest przewody... miejsce na co, Kaziu? Bo zaczęłaś się nie dokończyłeś. Miejsce na ten, na dźwig. Na ten wielki dźwig. Ale da radę bez niego też pobudować. Bo jak ktoś już ma dźwig, to może sobie po prostu takim wielkim dźwigiem... Na schodzie budowlanym sobie obczaj. Dawid, odepnij nie pasy. Nie schod budowlany. No, dobra, dobra. Pa, pa, rzucaj, pa. Właśnie to poprawiam, żeby kopać dziurę dalej. Ja pierdolę. Pa, ile mamy już tej dziury w ogóle wykopane?
Ile? 43%, nieźle. Serio, mi się próbuje zrób, Maria, nie mogę tego unieść. Pa, dwie naraz wziął, pa, wyjeba! Co? Dobrze było. A wiesz, że ja tą mogę później znosić? W ogóle wywoźcie to, a ja ten, później to koparą będę wstawiał na te punkty, bo można też. Serio? Jo. Dobra, jak chcesz, na tą odpowiedzialność tak. Bo teraz cegły i cement. Cegła, cegła, cegły, dwa razy cement. No, z 50 coś jest po prostu na pewno. Ja nie wiem, nie wiedziałem, że to zadanie będzie aż takie duże. Wiesz? Już ci mówię dokładnie, ile jest. Dobra, dawaj, ty lepiej pojeżdżałeś jak coś. 47%. No bo lepiej po... O, Kazia, jak tam tarło robi. Ty lepiej pojeżdżałeś, to ty poprowadzisz. Ja wolę je ładować. Dobra. Dobra. Na plac budowy, tak? Tak, ja jestem. No, to po powodzenia, Kazik, tam weź na te stalagdyty i stalagmity ze środka, bo widzę, że cię wypieprzają trochę do góry one właśnie. Będzie przesuń i wtedy będzie gitara już. A cały czas słychać jak tylko koparka ten. Nie, ale na strasznie głośno chodzi. Ty, a rowerem się nie da wypożyczyć? Ale by był sztynk z rowerem pojeżdżać. Ja to robotem podjeżdżał, tani by wyszło. No. Bo taksówkę muszę. Ciekawe, czy jest taki mod w ogóle, bo taki coś. W ogóle tu są mody? Nie, takie do, są, z internetu do pobrania? Są, na różne budynki. Ja to bym kiedy asfalt pokładł. Kurwa, ty, to nie Anglia, gościu. O, bo... Dobra, nie wyszło teraz. Da się opony dokupić? Możesz kupić. Nam też, to by się, no? Nam by się takie niskoprofilowe. Nam by się przydały takie z bieżnikiem i no od ciągnika. Matera wejdę ładnie tam. Chyba, że się nie rozpędzę. Jak tu bieg w ogóle. Jak ten. Jak friku manem. Jeszcze trzeba się do mnie przyjebać, nie? Pa, 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 chłop tam. Wymosił jebany strąb, chuja. Pa, rozjad na Masiaciuszec i. Matera. USB od USA. Ucz się, ucz się. Ładnie, ładnie. Gdzie my jedziemy? Teraz? No na obkoło trzeba. A po co? Gdzie ty jedziesz? No tak, żeby nie było wjazdu. Tu był wjazd, baranie! Tak? No. Dobra. Nie trafił wjazd, no to chłop niezły. Ja pierdolę. Ja nie widziałem, stary. Po prawej był wjazd, ja ten co ja wjeżdżałem. Tu nie ma. Kurwa, przez Tesco pojechał. Aha. No powiem ci konkretnie, poprawy mnie. Ja mandat, stary, nie wiem czy my się wypłacimy. Ej, wykopać najgłębszą dziurę jak da radę? No, weź zobaczymy czy to da radę w ogóle. Dobra, wypuść mnie. Cześć, siema, Stachu. Jest Stachu w domu? Ty mu powiedz, że jakie małe cegły, duże cegły, mała cegła, duża cegła, beton, szare, glina, jaka? Dachówka? Co chcecie? Wybor do wyboru do koloru. No ale mamy Rejus, już dzwoniło, że mogą nam płotają się załatwić. Zabierz ładunek 4 razy duże cegły glina. Duże cegły glina, duże cegły glina, raz, dwa, trzy, cztery, no. I co jeszcze? Podolonego i przewieźć do zaznaczonego obszaru plac budowy. A zabierz, i drugi etap. Dwa razy, nie, jeszcze masz tak, zabierz ładunek dwa razy worki z cementem ze składu budowlanego. Poczekaj, poczekaj, najpierw glina i teraz i później jeszcze... później dwa worki z cementem. Asfaltu? Nie no, dwa worki z cementem. Worki z cementem, dwa. Ty mi nie obliżaj, że czarny jestem, to dach asfaltu będziesz mnie wolał. Ej, gdzie to jest? Tu, kurwo. No nie gadaj! No to tu trzeba wózkiem. Czy nie? Nie, a to też jest do wzięcia? Tak, normalnie tam podtykasz. Ty, a jak ty weźmiesz stąd? Ej, włożę tam. To wy nie wracajcie, jedźcie od razu na tartak i weźcie drewno. Z etapu piątego. Ja. Nie zmieścimy. Stary, to ja... Jak nie zmieścimy? Chyba ty. Do tego drewna tam trochę jest do zabrania. Czekaj, dobra. Podwieźcie mnie na skład ten maszyn. Kurwa, ty, teraz to mi jeszcze tył podepisz, bym równo stał. Ty, Dawid, wsadzić cię HDS-em na górę? Możesz? Myślę, że jakbyś dobrze wskoczył na przyczepę, to jo. Czekaj. Kurwa, jak tu wskoczysz teraz. Czekaj. Nie, ciężko będzie w ogóle skoczyć tam, wiesz? Czym się otwierało? A, fixem. Green, chcesz sobie pokopać? Nie, wiesz, ja bardzo... On by się chciał pokochać.
Ale już niewiele zostało, jeszcze tak z 300 razy ma wyszłych i zrobione. To? Nie, no nie mogę właśnie. Całą wózkiem tu przyje, całą tu wózkiem przyje, byś mi pomógł. 68%. Nie wiem, czy firma nasza nie jest tu blisko gdzieś. To byś ty te dolne zdjął. Weź leć, zobacz na firmę. Jesteś głupi? Czemu? Zobacz, gdzie to jest. To nie ja przyjadę tu wózkiem, stary, do pozdro. Kurwa, siłowniki nam nie chcą trzymać już, no. I inczy przyczepa. Dobra, ładnie. Czekajcie, pięknie. Kurwa, Krzysiek ładuje. O, chyba mi nie poszło coś. Czekajcie. O, dobra, git. Także dzisiaj no trochę ładowania, jak widzicie, mamy. Ale też ogólnie dosyć spoko. Chociaż bo nie stoisz w jednym miejscu. Nie stoję właśnie, ale naprawdę dzisiaj w ten... No trochę do pojeżdżania macie tutaj dzisiaj akurat. Bo jakbyś miał być wydaje na moim miejscu to i kopać to... O matko boska. Ja nie wiem, co tu się stanęło się. Dajesz to jeden na drugi, czy jak? Nie wiem, stary. Aha, jeszcze mogłeś... jeden, jeszcze dwa razy będziesz musiał Bolek podjechać. Po co? I aha, będziesz miał asfalt do zabrania. Czym? Oczy baba. Co? Asfalt w proszku? Asfalt w proszku. Aha, pozdrawiam. Ja nigdy nie jadę. To powiem wam konkret. No. Trochę mam problem, bo Kazimierz nie chce jechać. Kazimierz! Nyga! Kazimierz, banany czekają. Kazik na górę! A myślę, dlaczego zajebałem koparkę, bo żółta. Jasne. No to już w ogóle dzisiaj naprawdę najbardziej rasistowski odcinek. Czarny siedzi w żółtym. Czarny na czerwonym jedzie podzielony. Kurwa! Kurwa, Kaziu by to już 4 razy nabrał. Zamknij dupę, on nie będzie zwolniony jutro, a ja nie. Jebany. Jak się ta prezes może zwolnić? Fata Morganę miałem, kurwa, i się przypierdalasz. O Jezu! Nie pierdo, to z gliny jest. Mocne. No, ja pierdolę, zrzucił to z góry. Nie pierdo, to z gliny jest. No to nieźle porcelany tam gniecie. Patrz, jajebany Grzesiek, co robi? Ty tego nie zmieścisz. Kurwa, zachwaciło o coś. Ja. Pan. Gregoriana, co robi? Kurwa, mać. Jestem odwrócony. Pomagam ci, widzisz? No kładź to, kładź to. Teraz te dolne weź wyciągnij, ja pierdolę. No zachwacę pewnie zaraz o coś. Ale będą bugi, nie? Coś czuję, stary. Czekaj, gdzie ja ty mam problem, to już odstanął, a... O, cię babka! Pa! Pa, zobaczył! Masz już! Pa, pa, pa! Tak, dupę! Ty, Dawid, weź tu podejdź mi pod dołu, popchnij. Jeszcze parę razy, Kasiu, tu będzie skończone, to może weźmiemy tego drugiego HDS-a. Sorry. Czekaj, bo odjebałem manianę i na tym stale... Teraz to już jest za 100, bo jeszcze bym musiał dopłacić. O, dobra, jest git. Jak mnie rzuci, będzie dobrze. Nie no, ja już asfaltu nie będę raczej tu kładł, bo to już za długi odcinek będzie, bo mamy już... Za 5 minut będzie 30 minut, a nie, no to nawet w miarę. No to tak akurat się wyrobimy. Wszystko zależy od Kasi, jak skończy kop dziurę. Ja pierdzielę, serio, to jeszcze... A co my tam będziemy musieli coś wylać, ten cement, czy coś? Nie, tylko musimy tutaj dostarczyć i przenieść w odpowiednie miejsca i już. Ile tam jest procent? Już ci mówię, zaraz koniec, bo już tu widać po pasku, że zaraz powinno być skończone, o, ale o, dokładnie... O! 82. 18%, dobra. Mhm. Czekaj, pięknie tutaj... Ale idzie. Dawid? No? Dawid tam z piwnicy chyba dopiero wrócił. Zaraz. Nie, ziewa mi się co chwilę, kurwa, nie wyspałem się. Po co? Co się nie wyspałeś? Co? Po co się nie wyspałeś? No nie wyspałem się, no. A po co? Ale po co? No, dlatego, no. Dobra.
Nie zabezpieczę, źle leżę. O dobra. Zjebałeś, poczekaj baranie, ja się to podciągam. Po co? No było dobrze, kurwa. Dobra, teraz szmat. O, za daleko. Teraz szmaciuro nie mogę, za mocno wystaje. Tobie też wystaje za mocno. O Boże! Do ognia nas się burta uchyliła! Połóż to jeden na drugi, przecież będziesz mógł to zapiąć, dawaj! Mówisz? Tak, no. No to kurwa, nierealnie. No nie, wcale. Realne to jest twoje kładzenie. No, tego to słyszę. Się przypierdalać, dobrze było. Teraz to. Widziałeś? Trzeba było od razu tak zrobić, a nie się opierdalałeś. Dobra, ty już podpory byś mógł ściągać. Jak to ty jesteś za kierownicą do ilu? PDS-ie, a nie. No już 90% jest murowane. Mówisz? Zaraz zobaczymy. Ktoś miał rację i dobrze powiedział. Ja wysuwam. 90%. Na co to wysuwasz? Na kół chowasz. Po co ty to wysunąłeś? Jaka tu locha jest, ty. Jak locha to nie szczecha. Znaczy jak kocha to poczeka, kurwa, pojebało mi się. A ja popatrzcie, wykopałem na raz do samego dna ile mogłem. Teraz kopię już drugi raz do samego dna, ale już tam nie zjadę. A to jest masakra jest, żeby oni taką dziurę dali. No tutaj trzeba sporo, no tam budujesz. Bo to jest dziura po. Ja wam powiem, że kiedyś co się grało, to dobra, trzeba dawa, jadę. Dwie dobre opary kopaliśmy. Kopaliśmy pół dnia, pół niedzieli. Aha. Dosłownie. No wypadł z baru. Dobra. Burta się ino nie domka, czekaj. Aj, halu. Dobra, ja. Hydraulika mi się zacięła, o. Jeść się jako pasażer. Auuu! Ubojnia! Ubojnia! Au, au, au! No, plebania! Co to było? 94%. Stary, jednak trochę ciężaru masz, jak cegła i no ceramiczna się na lewo. Kurwa, ty miałeś ten ruch pojazdu przed tobą, czy nie? Miałem. Z jakim zacieszem miał? To ja, ciekawe jakby tu na balkon Marioli taką wstawić jedną paletę cementu. Ciekawe co by rano powiedziała, jakby szła ten majty rozwiesić. Dziękuję, nie miałem na chleb i do lombardu. Z cementem, ty. Przyjęliby jej. Myślę, że jo, po 2,50 za sztukę. Ty w ogóle masz zaznaczone? No jak? A ja to mnie, jedziesz na Hama. Panowie, zaraz przepływ gotówki czuję. Patrz, patrz, ucz się. 100 coś tysięcy za to dostaniemy, jak to skończysz. I to jest już prawie skończone. No nie! To był stary najlepszy zakręt, jaki widziałem, ale... 98%. Dobra, ja tu powiem... Ale chcesz nie! Ja nie mam... Ty, Grinie! Zobacz, co odpierdolił! Chłopaki! Dawid to odjebał! Poczekaj, ja zaraz... Jak ten dziury nie jadę, jestem w dole. Jak to bolek? Chodź po tira, chodź po tira! Ale ładnie, żeś na ręcznym wszedł. To jest ciężarówka z żurawiem, nie? Czekaj, czekaj. Tak. Dobra, dawaj, ty popchniemy to. Zresetuj mnie, skończyłem. Zatujesz? O Jezu, nie wyjdę teraz. O Boże! Jakie stalagmity tam są na dole. Jak ja mam wyjść? Kazi, wycią... Zresetuj mnie. Chyba się Kazi Mikołaj... Czekaj, wyjść. Niech się nie resetuj go jeszcze, bo muszę wyjść. Kurwa, nie wyjdę, ty. O cię chuj. Trzeba było się siedzieć. Czekajcie. O ty kurwa. No, muszę wyjść. Ale magia kurwa. Oj chuj Kaźmi, nie wyjdziemy stąd. Chuj z tobą też. Patrz, coś mówiłeś? Ej. Mówiłeś? Ty jesteś? O jest. Ej, wyjedźcie tym wszystkim, trzeba wyjechać wszystkim z klasy. Dobra, zamknij dupę, jadę ratować kurwa. Ty Dawid, ale pilnuj to, żeby nam cygany nie poukradały cementu. Ale czego? Dobra, weź sobie teraz ten na ciężarówkę u góry i wsiądź po prostu, bo już dawaj. Jest zresetowana. Pin, zresetuj to parę. A gdzie ona jest? Resetowałem ją właśnie. Gdzie ona jest? Aha! A ja jechałem ją wyciągać. Dobra, już się resetuję. Nie ma jej. Boże, tu przecież UFO lądowało chyba. Ej, szczerze, to nie... gdzie ona jest? No właśnie nie, mówiłem kurwa, cygany rozniosły pewnie. O! O Jezus. Dobra, no dobra. Wyśmienity praktykant. Tak, o, wyśmienity. Dobra, ładunki teraz. Ale pieniędzy chyba dostaliśmy. Tutaj no. Się nie da chyba teraz, jak ona jest na siedzibie firmy, trzeba pojechać. Grinie. Zamknij tu. Pa, ale ładna dziura, Kazimierz. Tak elegancko. Tam, gdzie także mordeczki. Chodź. Ej, chuj, że Kaziu głębszą dziurę. O Jezu! Kurwa, spadłem!
Co? Pod mapę spadł, wyjebał mnie na PKS-ach w Bytowie. Jestem. No serio, się mówię, na PKS-ach mnie wyjebał. Wskocz do tej dziury obok, Dawid. No wyjebało mnie na pociągi, ty, dobra. To takim akcentem? No wskakuj tam, ty, do tej dziury, no. Pociąg. I gunbolka, tam gdzieś on wskoczył. Biegnij, jak skoczysz w dziurę, to biegnij w bok, aż biegniesz w te boczne. Ja już czekam na PKS-ie, jak coś znaczy, na któregoś z was. Bo sam nie będę jechał, bo tu teren taki niebezpieczny. Nie mogę, kurwa. No wskocz w dziurę i biegnij w bok. Także mordeczki, ja w dzisiejszym odcinku wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Trzymamy dobrą pasję, jedynie w sobotę nie było nic ciekawego. No bo nie daliśmy rady Obrączkę nic nagrać. Widzicie, torba spakowana, przyjechałem, właśnie zapomniałem wam powiedzieć, żebyśmy Obrączka weekend. No i się nie udało nagrać. Także mordeczki, ja wam dziękuję. Bardzo serdecznie za uwagę na kolejne odcineczki. Zapraszam do chłopaków i na razie do kolejnego. Trzymajcie się, cześć. Hey, hey.